które połączyłoby drogę krajową 22 z drogą krajową 11 tuż przed wjazdem do Jastrowia od strony Piły i Wałcza. Jastrowie od lat czeka na inwestycje drogowe, które pozwoliłyby zakorkowanemu miastu odetchnąć świeżym powietrzem. Tu nie idzie otworzyć okna latem, bo na noc, bo ruch, pisk, opon, spać nie idzie, muszę być... Zamiast latem sobie oddychać świeżym powietrzem, to trzeba mieć pozamykane. Do Szwecji droga, no też są wyboje, nie, tam trzeba uzupełnić i poboczy, tam nawet rowerem nie można przyjechać, no cóż, tam tylko samochody można jechać, a już co chodzi o rowerzystów i pieszych, to są zagrożeni, muszą mieć nasy. To jest wyjeżdżona droga, koleje nie są straszne, także osobowym samochodem jak się jeździ, to nosi na całe, po całej szosie. Akurat ten aspekt po zakończeniu modernizacji ma się zmienić. Jednak piesi i rowerzyści w dalszym ciągu będą mieli problem z dostaniem się do Szwecji. W rozstrzygniętym przetargu i o rondzie, i o powstaniu ścieżki rowerowej nie ma ani słowa. I to pomimo wcześniejszych ustaleń na linii miasto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w tym m.in. pism z uzasadnieniem powstania takiej inwestycji, które magistrat wysyłał na prośbę Generalnej Dyrekcji. Uzgadniliśmy inny projekt drogi numer 11, przebudowę przez właśnie centrum Jastrowia. No i na ten temat właściwie nie padło żadnego słowa wyjaśnienia, że coś się może zmienić. A zmieniło się i to dużo. Obecnie projekt modernizacji 18-kilometrowego odcinka zakłada m.in. wymianę nawierzchni, remont skrzyżowań z utworzeniem lewoskrętów oraz porządkowanie poboczy. W kontekście budowy ścieżki wątpliwości mogła budzić kwestia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydał obowiązek jego opracowania. Dla nas ten obowiązek, ta opinia jest wiążąca. Musieliśmy również wydać takie postanowienie, w którym określiliśmy zakres tego raportu i konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie zawiesiliśmy postępowanie na 3 lata z uwagi na to, żeby inwestor mógł mieć czas na przygotowanie tych opracowań. RDOŚ sugerował rozważenie skrócenia ścieżki tak, aby w jak najmniejszym zakresie ingerowała w znajdujący się tam rezerwat przyrody i obszar Natura 2000 w Dolinie Różycy. W październiku wniosek o sporządzenie raportu został niespodziewanie wycofany. Jednak jak się okazuje, te sugestie, jak i brak decyzji środowiskowej nie wyklucza budowy w przyszłości. Ona będzie w tak zwanym drugim etapie tam tej przebudowy. Jest opracowywana dokumentacja projektowa. Będziemy później występowali o zezwolenie na realizację inwestycji i w tym momencie będziemy mogli przystąpić do wykupu gruntu. Jednak kiedy to będzie, na razie nie wiadomo. Wiadomo za to, że drogowcy rozpoczęli już modernizację, na którą zgodnie z umową mają 9 miesięcy.